Za 10 dni ruszają rozgrywki piłkarskiej trzeciej ligi. Do nowego sezonu intensywnie przygotowuje się m.in. Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Za mazowieckim zespołem już 4 sparingi, w których m.in. intensywnie testowano nowych zawodników. Jednak czas na kompletowanie składu powoli dobiega już końca. Na tych kluczowych pozycjach udało nam się ściągnąć tych zawodników, których chcieliśmy. Arka Ciacha z Ursusa Warszawa plus Mateusza Kwiatkowskiego z Błękitnych Stargard. I to były jakby nasze takie główne cele transferowe. Z tym, że no po tym okresie przygotowawczym widzę, że gdzieś tam na kilku pozycjach przydałaby się jeszcze większa rywalizacja i nad tym pracujemy intensywnie, żeby ten skład jeszcze trochę wzmocnić. Świt poprzedni sezon zakończył na 12. miejscu w tabeli. W nowym Mazowszanie liczą na znacznie więcej. Na pewno chcemy zdecydowanie, w sposób zdecydowany poprawić nasz wynik. Chcielibyśmy jak najwyżej znaleźć się w ligowej tabeli po pierwszej rundzie, która tak naprawdę pokaże taką prawdziwą naszą siłę i o co możemy walczyć. Natomiast gdzieś tam byśmy chcieli patrzeć raczej w górę, a nie w dół tabeli. Piłkarze Świtu trzecioligowe rozgrywki zainaugurują 3 sierpnia od wyjazdowego meczu z Olimpią Zambrów.